Pani Woken nie miała odwagi odezwać się, widząc tylko dziesięć osób u stołu. Lecz wszyscy obecni usiłowali pocieszyć i rozweselić niebogę. Z początku rozmawiano o wotrenie i o wypadkach dnia ubiegłego, lecz rozmowa, ślizgająca się biegiem wężowym, nie zatrzymała się długo na tym przedmiocie. Zaczęto mówić o pojedynkach, o galerach, o sprawiedliwości. O prawach potrzebujących reformy, o więzieniach i wkrótce rozmawiający zostawili o sto mil za sobą Jakuba Kolę i wiktorynę z bratem. Dziesięciu stołowników krzyczało za dwudziestu. I rzekłbyś, że dnia tego grono ich było liczniejsze niż zwykle. To była jedyna różnica między tym obiadem a obiadem dnia poprzedniego wzruszenie prędko ustąpiło przed zwykłą obojętnością tych ludzi samolubnych, którzy spodziewali się znaleźć na zajutrz nową pastwę dla siebie w codziennych wypadkach Paryża. Nawet pani Woke uspokoiła się nadzieją, która przemawiała do niej przez usta grubej Sylwii. Cały ten dzień miał być dziwną jakąś fantasmagorią dla Eugeniusza. Pomimo wielkiej trzeźwości umysłu i siły charakteru, student nie mógł zebrać myśli, gdy znalazł się w powozie obok goriota. Po całodziennych wzruszeniach, mowa starego, zdradzająca radość niezwykłą, dźwięczała mu w uszach jak wyrazy przez sen słyszane: Skończyliśmy dziś wszystko. Mamy jeść obiad razem. Razem, czy ty to pojmujesz? Cztery lata minęło, jakem nie jadł obiadu z delfiną. Z kochaną mą delfinką będę ją miał przez cały wieczór przy sobie. Byliśmy w twym mieszkaniu od samego rana. Ja pracowałem w pocie czoła jak wyrobnik. Pomagałem przenosić sprzęty. Ach, nie wiesz jaka ona uprzejma u stołu. Jak ona będzie się mną zajmowała. Tatku, zjedz kawałek, to takie dobre. A ja wówczas jeść nie mogę. O! Dawno już nie byliśmy z nią tacy spokojni, jak dziś będziemy. Ależ dziś chyba cały świat się przewrócił, rzekł Eugeniusz. Czy się przewrócił? Ależ nigdy jeszcze nie było tak dobrze na świecie. Na ulicach spotykam dziś same wesołe twarze. Widzę, jak przechodnie podają sobie dłonie i ściskają się serdecznie a wszyscy wyglądają tak uszczęśliwieni jak gdyby każdy z nich szedł do swej córki uraczyć się takim obiadem jaki delfina obstalowała przy mnie w kawiarni angielskiej ale ba, przy niej piołun wydałby się miodem najsłodszym zdaje mi się, że powracam do życia rzekł Eugeniusz poganiajże woźnico, zawołał ojciec Goriot otwierając przednie okno od powozu jedź prędzej dam ci sto su na piwo, jeżeli za dziesięć minut staniemy na miejscu. Usłyszawszy te obietnice, woźnica popędził przez ulicę Paryża, z szybkością błyskawicy. Ten woźnica jedzie żółwim krokiem, mówił ojciec Gorio. Dokąd mnie pan wiedziesz? Zapytał Rastiniak. Do twego mieszkania, rzekł ojciec Gorio. Powóz zatrzymał się na ulicy D'Artois. Stary wyskoczył najpierw, i rzucił woźnicy dziesięć franków z rozrzutnością wdowca, który o nic nie dba w paroksyzmie dobrego humoru. Dalejże. Chodźmy, mówił, prowadząc rastyniaka przez dziedziniec. Zatrzymali się na trzecim piętrze, u drzwi mieszkania położonego w tylnej części nowego i bardzo ładnego domu. Ojciec Goriot nie potrzebował dzwonić. Teresa, pokojówka pani Dunusirżą, otworzyła im drzwi. Eugeniusz znalazł się w prześlicznym kawalerskim mieszkaniu, które składało się z przedpokoju, niewielkiego saloniku, sypialni i gabinetu z oknem wychodzącym na ogród. Wszystkie sprzęty i ozdoby w saloniku odznaczały się wdziękiem niezrównanym. Delfina siedziała na kanapce przy kominie, na którym palił się ogień. Spostrzegłszy Eugeniusza, odrzuciła ekran i wstała na jego spotkanie. Trzeba było posyłać po pana rzekła głosem wzruszonym, bo sam nie chcesz nic zrozumieć. Teresa wyszła. Student pochwycił delfinę w objęcia, uścisnął ją żywo i zapłakał z radości. To, co teraz widział, odbijało tak silnie od tłumu wrażeń, które przez cały dzień szarpały mu serce i głowę, że nie mógł zapanować w tej chwili nad rozdrażnieniem nerwowym. Już ja wiedziałem, że on cię kocha, szepnął ojciec Gorio, zbliżając się do córki. Gdy tymczasem Eugeniusz osunął się bezwładnie na kanapę, niezdolny przemówić ani pojąć, w jaki sposób odbyło się to ostatnie skinienie łaski Czarnoksięskiej. "Chodźże pan zobaczyć" mówiła Delfina, biorąc go za rękę i wprowadzając do pokoju, w którym dywany, sprzęty i najdrobniejsze szczegóły naśladowały tylko w mniejszych rozmiarach wszystko to, co się znajdowało w pokoju Delfiny. "Brak tutaj łóżka" rzekł Rastiniak. "Tak jest" powiedziała rumieniąc się i ściskając go za rękę. Eugeniusz spojrzał na nią i pojął, choć tak młody, ile to wstydliwości niekłamanej ukrywa się w sercu kochającej kobiety. Należysz do tych istot, które zawsze ubóstwiać potrzeba, szepnęła mu do ucha. Tak jest. My się tak dobrze rozumiemy, że ośmielam się powiedzieć, co myślę. Im bardziej miłość jest gorąca i szczera, tym więcej powinna być ukrywana i osłonięta. Niech żaden człowiek żywy nie wie o naszej tajemnicy. O, ja przecie nie będę tym człowiekiem, rzekł ojciec Gorio z wymówką. Wiesz przecie ojcze, że ty znaczysz tyle, co my. Ach, tego tylko pragnąłem. Nie będziecie zwracali na mnie uwagi, nieprawdaż? Ja będę przychodził i wychodził. Niby jaki duch dobroczynny, którego nie widzimy, choć jest tuż przy nas. No cóż, delfineczko, nineczko, dedelko, czy nie miałem słuszności, gdym ci mówił: jest piękne mieszkanie przy ulicy d'Artois, urządzimy je dla niego? Tyś nie chciała. Ach, ja jam ci dał radość tak, jak dałem życie. Ojciec musi zawsze dawać, żeby być szczęśliwym dawać zawsze to znaczy być ojcem jak to zapytał eugeniusz a tak ona nie chciała bała się plotek jak gdyby dla świata warto było szczęścia się wyrzekać zresztą wszystkie kobiety marzą tylko o tym żeby postępować tak jak ona postępuje nikt nie słuchał ojca gorio Pani Nussi-Jean wprowadziła Eugeniusza do gabinetu, w którym rozległ się szmer leciuchnego pocałunku. Pokój ten harmonizował z wykwintnością całego mieszkania, w którym nie zbywało na niczym. Cóż, czy trafiono panu do gustu? zapytała Delfina, wracając do salonu, gdzie już stół był nakryty. O, najzupełniej, odpowiedział. Niestety, oceniam ten przepych. To spełnienie snów najpiękniejszych całą tę poezję życia młodego i wykwintnego, oceniam ją tak dobrze, że przez to samo już na nią zasługuję. Lecz od pani tego przyjąć nie mogę. A sam jestem jeszcze zbyt biedny, żeby. Ach, ach, już mi się pan opierasz, wyrzekła z komiczną powagą. Robiąc przy tym piękną minkę, którą kobiety przybierają, gdy potrzeba jakiś skrupuł w żart obrócić, aby później rozproszyć go z większą łatwością. Eugeniusz zadał sobie tyle pytań uroczystych, a przygoda wotrena, odkrywająca całą głąb przepaści, w którą się omal nie stoczył, wzmocniła w nim tak bardzo dobre i szlachetne uczucia, że słowa delfiny nie zdołały ich obalić. Ogarnął go tylko smutek głęboki. Jak to? Zawołała pani duncy Miał żebyś pan odmówić? A wiesz co taka odmowa znaczy? Wątpisz pan o przyszłość i dlatego nie śmiesz zbliżyć się do mnie. A więc obawiasz się, że zdradzisz moje uczucie? Jeżeli pan mnie kochasz, jeżeli ja kocham ciebie, to dlaczegóż obawiasz się tak małego zobowiązania? Gdybyś wiedział z jaką przyjemnością urządzałam ci to kawalerskie mieszkanko, to przepraszałbyś mnie za swoje wahanie. Miałam w ręku pieniądze należące do ciebie i zrobiłam z nich dobry użytek. Oto i wszystko. Zdaje ci się, żeś wielki, a w rzeczy samej jesteś mały. Żądasz nieskończenie więcej. Ach, wyrzekła pochwyciwszy wyraz namiętności we wzroku Eugeniusza, a drożysz się o lada głupstwo. Jeżeli mnie nie kochasz, o, to w takim razie nie powinieneś przyjmować. Jedno słowo, los mój rozstrzyga. Mów pan. Mój ojcze, choć ty postaraj się go przekonać, dodała po chwili, zwracając się do ojca. Czy on sądzi, że ja jestem mniej drażliwa od niego, gdy chodzi o nasz honor? Ojciec Gorio słuchał tej wdzięcznej sprzeczki z posągowym uśmiechem. Dziecko poczęła znowu chwytając dłoń Eugeniusza. Spotykasz na progu życia zaporę, której wielu ludzi przebyć nie może, i cofasz się, gdy ręka kobiety chce ci ją otworzyć. Ale ty będziesz szczęśliwy w życiu. Masz świetną przyszłość przed sobą. Powodzenie wyryte jest na twym pięknym czole. Czyż wówczas nie będziesz mógł oddać mi tego, co ci dziś pożyczam? Wszak za dawnych czasów dama darowała swemu rycerzowi zbroję, miecz, hełm, kolczugę i konia, żeby rycerz mógł iść na turnieje, walczyć w jej imieniu. Otóż Eugeniuszu, to co ja ci daję, jest bronią naszej epoki narzędziem, bez którego nie obejdzie się człowiek pragnący stać się czymkolwiek na świecie. Wyobrażam sobie, że stodoła, w której mieszkasz obecnie, musi być piękna, bo pewnie przypomina pokój mego ojca. No cóż, nie będziemy dziś jedli obiadu? Czy pragniesz mnie zasmucić? Odpowiedz przecie, mówiła wstrząsając go za rękę. Mój Boże, przekonaj go, tatku, albo pójdę stąd i nigdy już nie będę się z nim widziała. Ja cię przekonam, rzekł ojciec Gorio, budząc się z zachwycenia. Powiedz mi, kochany panie Eugeniuszu, wszak będziesz pożyczał pieniądze u Żydów. Zmuszony jestem, Powiedział student Dobrze, trzymam za słowo Począł stary, wyjmując z kieszeni Pugilares wytarty i zniszczony Ja stałem się Żydem I zapłaciłem wszystkim dostawcom Nie winieneś ani grosza za wszystko Co się tutaj znajduje Nie tak wielka to suma Najwyżej pięć tysięcy franków Otóż pożyczam ci te pieniądze Nie odmówisz mi — Jam przecie nie kobieta. Napiszesz rewers na jakimś świstku, a z czasem uiścisz mi się z długu. Łzy zakręciły się w oczach Eugeniusza i Delfiny. Oboje spojrzeli po sobie ze zdumieniem, po czym student pochwycił dłoń starego i ścisnął ją gorąco. No cóż, czy nie jesteście mymi dziećmi, rzekł ojciec Gorio. Biedny mój ojcze, jakżeś ty to zrobił? Zapytała pani Dunussi-Jean. Gdym cię nakłonił, byś go tu sprowadziła, gdym zobaczył, że kupujesz rzeczy piękne jak dla panny młodej, wtedy pomyślałem sobie, nabawi się ona kłopotu. Adwokat powiada, że proces, którym mamy zmusić twego męża, by ci oddał twemienie, mienie, będzie trwał przeszło pół roku. Otóż ja sprzedałem tymczasem 1350 liwrów dożywotniego dochodu. Wziąwszy piętnaście tysięcy franków, zapewniłem sobie na dobrej hipotece tysiąc dwieście franków dochodu, a pozostałymi pieniędzmi zaspokoiłem waszych dostawców, drogie dzieci Za pięćdziesiąt talarów będę miał pokój tu, na górze, w którym mogę żyć jak książę, nie wydając nawet czterdziestu su na dzień Odzienia prawie wcale nie potrzebuję, bo nie niszczę tego, co mam już od dwóch tygodni śmieje się potajemnie i myślę sobie, toż dopiero będą szczęśliwi. No cóż, alboż nie jesteście szczęśliwi? O tatku, tatku, zawołała pani Dunusiżon, rzucając się ku ojcu, który wziął ją na kolana. Przytuliła do niego swą głowę złotowłosą, okrywając pocałunkiem i łzami twarz starca pomarszczoną, na której malował się w tej chwili wyraz błogiego zadowolenia. Ojcze drogi, ty jesteś prawdziwym ojcem. Nie, drugiego takiego ojca nie ma pod słońcem. Eugeniusz kochał cię już przedtem. A cóż to teraz będzie? Dzieci moje, mówił ojciec Goriot, który po dziesięciu latach pierwszy raz przyciskał swą córkę do piersi. Delfinko, chcesz chyba, żebym ja umarł z radości. Biedne moje serce rozerwać się gotowe. Patrz, panie Eugeniuszu, jam ja za wszystko wynagrodzony, już mi się nic od ciebie nie należy. I starzec uścisnął córkę tak dziko i szalenie, że delfina zawołała: ach, mnie boli! Jam ci ból sprawił! wyszekł goriot blednąc z przerażenia i spojrzał na nią z wyrazem nadludzkiej boleści. Chcąc dobrze odmalować oblicze tego ideału ojcostwa Trzeba by szukać wzorów w postaciach Które mistrze pędzla stworzyli dla oddania męki zbawiciela Cierpiącego za świat cały Ojciec Goriot ucałował delfinę z największą ostrożnością Nie, nie, jam ci bólu nie sprawił Począł znów zapytując ją uśmiechem Tyś mi raczej sprawiła ból swoim wykrzyknikiem To drożej kosztuje Szepnął pochylając się do ucha delfiny i całując je ostrożnie. Ale musiałem go podejść, żeby się nie gniewał. Eugeniusz zdumiał się na widok tego przywiązania bez granic i patrzył na goriota z tym naiwnym zachwytem, który w wieku młodzieńczym nazywamy wiarą. Ja potrafię być godnym tego wszystkiego! zawołał. O mój Eugeniuszu, jakże to piękne, coś ty teraz powiedział! I pani Dunus i złożyła pocałunek na czole studenta. On wyrzekł się dla ciebie, panny Tailfe, i jej milionów, rzekł ojciec Gorio. Tak jest, panie Eugeniuszu. Ta mała kochała cię dawno. A teraz, po śmierci brata, stała się bogata jak krezus. O, po cóż o tym mówić, zawołał Rastiniak. Eugeniuszu, szepnęła mu Delfina do ucha, to co słyszę. Zasępia mi dzisiejszy wieczór. A ja będę cię kochała szczerze i na zawsze. Tak pięknego dnia nie miałem jeszcze od czasu, jakeście zamąż powychodziły, zawołał ojciec Gorio. Niech Bóg zsyła na mnie wszystkie cierpienia, byle tylko nie kazał mi cierpieć przez was. A ja sobie powiem, w lutym tego roku doznałem w jednej chwili tyle szczęścia, ile ludzie przez całe życie doznać nie mogą. Spójrz na mnie, delfinko, powiedział do córki. Jaka ona piękna, nieprawdaż? Proszę mi powiedzieć, czy wiele jest kobiet na świecie, co by miały takie prześliczne kolory i takie dołeczki w policzkach? Nieprawda? I ta pieszczotka jest moim dzieckiem. Teraz, gdy będziesz szczęśliwa przy tobie, stanie się jeszcze tysiąc razy piękniejsza. Ja mogę iść do piekła, kochany sąsiedzie, mówił do Eugeniusza. Ustąpię ci moje miejsce w raju, jeżeli ci go potrzeba. Jedzmy, jedzmy! ciągnął dalej, nie wiedząc sam co mówi. Wszystko to do nas należy. Biedny ojciec! Gdybyś ty wiedziała, drogie dziecię, mówił idąc do niej i całując ją w głowę owiniętą jasnymi warkoczami, gdybyś wiedziała, jak łatwo możesz uczynić mnie szczęśliwym, przyjdź czasem do mnie. Ja będę tam, na górze, o kilka kroków. Przyrzecz mi, powiedz. Dobrze, ojcze, kochany, powiedz jeszcze. Dobrze, drogi mój ojcze. Przestań już, kazałbym ci sto razy powtarzać, gdybyś mnie słuchała. Jedzmy obiad. Cały wieczór zszedł na takich dzieciństwach, a ojciec Gorion nie ustępował placu dwojgu młodym. Padał przed córką, żeby ucałować jej nogi, wpatrywał się w jej oczy, przyciskał głowę do jej sukni. Jednym słowem, popełniał szaleństwa, na jakie mógłby się zdobyć chyba bardzo młody i czuły kochanek. Widzisz pan? Rzekła Delfina do Eugeniusza. Gdy ojciec jest z nami, to trzeba wyłącznie jemu się poświęcać. To będzie nas bardzo krępować. Eugeniusz doznał już kilka razy uczucia zazdrości. Nie mógł więc zganić słów Delfiny, w których był zarodek najgłębszej niewdzięczności. Kiedyż mieszkanie będzie gotowe? Zapytał Eugeniusz, rozglądając się po pokoju. Jak widzę, dziś trzeba będzie się rozstać. Tak, ale jutro będziesz pan u mnie na obiedzie? rzekła Delfina z minką figlarną. Jutro mamy operę włoską. To ja pójdę na parter, powiedział ojciec Gorio. Była północ. Powóz pani dunus i Jean czekał u bramy. Ojciec Gorio i student skierowali się ku domowi wokę. Rozmawiając o Delfinie ze wzrastającym uniesieniem, które wywołało ciekawą walkę między tymi dwiema gwałtownymi namiętnościami. Eugeniusz nie mógł ukryć przed sobą, że miłość ojca, której nie splamił żaden wzgląd osobisty, zaćmiewała jego uczucie swoją wytrwałością i potęgą. W oczach ojca przedmiot miłości był zawsze piękny i nieskalany, a miłość sama potęgowała się przeszłością i przyszłością całą. Gdy przyszli do domu, stara gospodyni siedziała pod piecem w towarzystwie Sylwii i Krzysztofa. Wyglądała nieboga jak Mariusz na ruinach Kartaginy. A gruba Sylwia podzielała jej żałość, oczekując powrotu dwóch wiernych mieszkańców, którzy pozostali im z całego grona. Niczym są rzewne skargi, które Lord Byron włożył w usta Tassa wobec głębokiej prawdy, jaką tchnęły w tej chwili żale pani Wokę. Sylwio! Wszak jutro tylko trzy filiżanki kawy nalać trzeba będzie. Ach, serce mi pęknie, dom mój opustoszał. Czymże będzie życie moje, gdy w domu mieszkańców zabraknie? Niczym. Dom mój wyprzątnięty teraz z ludzi. Życie całe jest w meblach. Cóżem zawiniła niebu, że zesłało na mnie nieszczęść tyle. Zapas fasoli i kartofli zrobiony na osób dwadzieścia. Policja była w mym domu. Chyba samymi kartoflami żyć będziemy wypadnie chyba odprawić Krzysztofa. Sabałdczyk spał sobie spokojnie, lecz przy ostatnich wyrazach obudził się nagle i zapytał: Co proszę pani? Biedny chłopak, wierny był jak pies, rzekła Sylwia. Teraz czas niewłaściwy, nikt mieszkań nie zmienia. Skądże mi spadną lokatorowie? Ja głowę stracę. A jeszcze ta Sybilla miszonu porywa mi puareta. Jak to ona zrobiła, że ten człowiek jak piesek za nią chodzi? A, do licha, rzekła Sylwia, wstrząsając głową. Już to stare panny znają się na takich sztukach. Albo ten biedny wotrę, którego zrobili galernikiem, poczęła znów wdowa. Wiesz, Sylwio, to przechodzi moje siły. Ja nie mogę jeszcze uwierzyć. To był człowiek taki wesoły, przy tym płacił mi piętnaście franków na miesiąc za kawę z wódką, a zawsze oddawał wszystko, co do grosza. A jaki był hojny, dodał Krzysztof. To musi być jakaś omyłka, rzekła Sylwia. Ale nie. Przecie on się przyznał, mówiła pani Wokę. Kto by dał wiarę, że wszystko to stało się w moim domu, w tej dzielnicy, gdzie nawet kot rzadko się zabłąka. Słowo uczciwej kobiety jaśnie chyba. Bo to widzisz, za mej pamięci zdarzył się wypadek z Ludwikiem XVI. Później byłam świadkiem upadku cesarza. Widziałam, jak powrócił i upadł powtórnie a wszystko to było w porządku rzeczy możliwych. Ale gospodom mieszczańskim to już się zdaje nic grozić nie powinno, bez króla żyć można, a bez jedzenia nikt się nie obejdzie. A gdy do tego uczciwa kobieta z domu Konflon daje na obiad najlepsze potrawy, to chyba musi być koniec świata, skoro bo i też tak jest. Przyszedł już koniec świata. I to trzeba wiedzieć, że panna Miszonu, która naważyła pani tej kaszy, będzie miała, jak mówią, tysiąc talarów rocznego dochodu, zawołała Sylwia. Nie mów mi o niej. To zbrodniarka, rzekła pani woke. W dodatku przenosi się jeszcze do binułowej. A ona do wszystkiego jest zdolna. Ona musiała okropieństwa popełniać, musiała zabijać i okradać w swoim czasie. I ją to trzeba było posłać na galery zamiast tego biednego, kochanego człowieka W tej chwili Gorioz z Eugeniuszem zadzwonili Ach, to moi dwaj wierni rzekła wdowa z westchnieniem Dwaj wierni zapomnieli już prawie zupełnie o nieszczęściach które spadły dnia tego na gospodę i oświadczyli gospodyni bez ogródek że mają zamiar przeprowadzić się na Choiset d'Anton Ach, Sylwio! krzyknęła wdowa już teraz po wszystkim. Panowie zadaliście mi cios śmiertelny. Coś mnie tu ścisnęło w żołądku. Dzień dzisiejszy zwalił mi dziesięć lat na głowę. Słowo daję, ja rozum stracę. Co teraz robić z fasolą? A dobrze! Ponieważ ja sama zostaję w całym domu, to ty możesz sobie odejść od jutra, Krzysztofie. Żegnam was, panowie. Dobrej nocy. Co jej jest? rzekł Eugeniusz do Sylwii. A cóż. Wszyscy ją opuścili wskutek interesów. To jej zmysły pomieszało. Cicho, słyszę, że płacze. Niech się wybeczy, to jej ulgę sprawi. Przez cały czas mojej służby ani razu jeszcze nie wypróżniała sobie oczu. Nazajutrz pani Woke upamiętała się w swojej żałości, że użyjemy jej własnego wyrażenia. Była wprawdzie strapiona, jak przystało na gospodynie, którą los wytrącił ze zwykłej kolei życia, zabierając jej od razu wszystkich lokatorów. Lecz odzyskała już zupełny spokój umysłu i przedstawiała obraz boleści szczerej i głębokiej boleści sprawionej poniesioną stratą i odmianą przyzwyczajeń. To pewne, że spojrzenie, którym kochanek żegna miejsce pobytu swej kochanki, nie może być smutniejsze niż spojrzenie, którym pani Woke ogarnęła stół swój opuszczony. Eugeniusz pocieszał wdowę, że na jej miejsce zostawi jej pewnie biąszona, którego kontrakt kończy się za dni kilka, a na miejscu pani kultur zamieszka prawdopodobnie urzędnik z muzeum, który nieraz oświadczał, że radby mieć lokal podobny. Jednym słowem przekonywał gospodynie, że nie trudno jej będzie zebrać nowy personel. Oby cię Bóg wysłuchał, łaskawy panie. Ale nieszczęście zagościło w mym domu. Zobaczysz, pan, że najwyżej za dziesięć dni śmierć tu przyjdzie, mówiła rzucając złowrogie spojrzenie po sali jadalnej. Kogo też ona zabierze? Dobrze, że my się stąd wynosimy, szepnął Eugeniusz do ojca Gorio. Proszę pani, zawołała Sylwia, wbiegając z miną przerażoną. Od trzech dni już nie widzę naszego mistigrisa. Ach, jeżeli mój kot zdechł, jeżeli nas opuścił, to ja... Biedna wdowa nie dokończyła. Złożyła ręce i pochyliła się na poręcz fotela pod ciosem tej straszliwej przepowiedni. Około południa, to jest w porze, kiedy posłańcy pocztowi przybywają do dzielnicy du Pantheon, wręczono Eugeniuszowi list w eleganckiej kopercie, na której była pieczęć z herbem buzontów. Był to bilet wicehrabiny, zapraszający pana i panią Dunusieron na wielki bal, o którym mówiono już od miesiąca w Paryżu. Przy bilecie była kartka do Eugeniusza. Zdaje mi się panie Eugeniuszu, że zostaniesz chętnie tłumaczem mych uczuć dla pani Dunusirżą. Posyłam panu zaproszenie, o któreś mnie prosił i będę bardzo rada poznać siostrę pani Duresto. Proszę więc, żebyś mi pan przyprowadził tę piękną panią lecz zastrzegam, żebyś jej nie oddał całego swego uczucia, którego wielka część mnie się należy w zamian za przyjaźń, jaką żywię dla pana. Wicehrabina Dubuzon. Ależ, myślał Eugeniusz, odczytując powtórnie słowa wicehrabiny, pani Dubuzon mówi mi dość wyraźnie, że nie życzy oglądać barona Donusijon. Pośpieszył do Delfiny, szczęśliwy, że będzie mógł sprawić jej radość, za którą pewnie otrzyma nagrodę, pani Dunussi-Jean była w kąpieli. Rastignac czekał w buduarze z niecierpliwością, właściwą młodemu człowiekowi, który pragnie jak najprędzej posiąść kochankę, o której marzył przez dwa lata. Są to wzruszenia, co się nie powtarzają dwa razy w życiu młodzieży. Pierwsza ukochana kobieta, która prawdziwie jest kobietą, to jest, przedstawia się mężczyźnie w świetnym otoczeniu, jakiego żąda towarzystwo paryskie. Może być pewna, że nigdy rywalki mieć nie będzie. Miłość paryska niepodobna jest do żadnej innej miłości. Ani mężczyźni, ani kobiety nie dadzą się tu złapać na bogate wystawy oklepanych frazesów, którymi każdy przystraja dla przyzwoitości swoje niby bezinteresowne uczucia. W kraju tym nie dosyć, żeby kobieta zadowoliła serce i zmysły. Ma ona jeszcze ważniejsze obowiązki do spełnienia względem tysięcznych odcieni próżności, z których się życie składa. Miłość jest tu dziwnie samochwalcza i bezwstydna, dziwnie rozrzutna, kłamliwa i próżna. Czegóż chcieć można od reszty ludzkości, skoro wszystkie damy dworu Ludwika XIV zazdrościły pannie Dulawalier namiętności, która sprawiła, iż wielki król zapomniał, że mankiety jego kosztowały dwa tysiące talarów i podaruje, żeby ułatwić księciu Duvermondois wejście na scenę świata. Miejcie młodość, bogactwo, tytuły. Miejcie wszystko, co za wami przemawia. Im więcej ziarn kadzidła spalicie przed swym bożyszczem, tym bożyszcze łaskawszym dla was będzie. Miłość jest religią. Tylko wyznanie jej drożej kosztuje, niż wyznanie wszelkiej innej wiary. Przechodzi ona szybko, a przechodzi jak ulicznik, który lubi wszystko niszczyć po drodze. Zbytek uczucia jest poezją poddaszy. Bez tego, w cóż by się tam miłość obróciła? Są wprawdzie wyjątki od tych okrutnych praw kodeksu paryskiego, lecz trzeba ich szukać w samotności, w głębi dusz co nie zasmakowały jeszcze w doktrynach społecznych i żyją w pobliżu jakiegoś źródła o wodzie jasnej, bieżącej i niewyczerpanej, co zadowalają się zielonym cieniem swej ustroni, przysłuchują się głosowi nieskończoności, który do nich zewsząd przemawia i czekają cierpliwie, aż będą mogły skrzydła rozwinąć, ubolewając nad tymi, co do ziemi przyrośli. Lecz Rastiniak, podobnie jak wielu młodych ludzi, którzy wcześniej zakosztowali przepychu, Chciał wstąpić zbrojnie w szranki świata. Zaraził się jego gorączką. Czuł w sobie może dość siły, żeby nad nimi panować, lecz nie znał ani dróg, ani celu swej ambicji. W braku miłości czystej i świętej, która życie wypełnia, takie pragnienie potęgi może stać się piękną rzeczą. Dość jest odrzucić interes osobisty, a wziąć za cel dobro kraju. Lecz student nie stanął jeszcze na wysokości, z której można śledzić bieg życia i sądzić je. Dotąd nie wyłamał się nawet spod czaru świeżych i miłych pojęć, które niby zielone liście otulają młodość dzieci wychowanych na prowincji. Wahał się jeszcze ciągle, czy ma przejść Rubikon paryski. Pomimo palącej ciekawości, zachował jakieś wspomnienie o życiu szczęśliwym, które wiedzie prawdziwy szlachcic w swej siedzibie. Wszakże ostatnie jego skrupuły pierzchły w przeddzień dnia tego, gdy wszedł do nowego swego mieszkania. Zaczynając korzystać z materialnych wygód fortuny, tak jak dawno już korzystał z moralnych wygód, jakie daje dobre urodzenie, Rastyniak pozbył się swej powłoki prowincjonalnej i wszedł nieznacznie na stanowisko, z którego piękna przyszłość odkrywała się przed nim. To też oczekując przyjścia delfiny w pięknym buduarze w którym czuł się prawie tak swobodnym jak u siebie był już tak niepodobny do owego rastyniaka który przybył w przeszłym roku do Paryża że przyglądając mu się wzrokiem duszy pytał sam siebie czy jest jeszcze między nimi jakiekolwiek podobieństwo Pani Baronowa jest w swym pokoju powiedziała Teresa budząc go z zadumy Delfina spoczywała na kanapie w pobliżu dominka. widząc tę postać świeżą tonącą w falach białego muślinu Trzeba było mimo woli przyrównać się do owych pięknych roślin indyjskich, których owoc ukrywa się w kielichu kwiatu. A. Jesteś pan przecie? powiedziała ze wzruszeniem. Zgadnij pani, co ci przynoszę powiedział Eugeniusz, siadając przy niej i podnosząc jej rękę do ust. Pani Dunusiżon zdradzała żywą radość, czytając zaproszenie wicehrabiny. Zwróciła na Eugeniusza oczy zwilżone łzami i zarzuciwszy mu ręce na szyję, przyciągnęła go do siebie, upojona próżnym zadowoleniem. Więc to pan. Ty, szepnęła mu do ucha. Ale Teresa jest w moim gabinecie, bądźmy ostrożni. Pan dajesz mi takie szczęście? Tak jest. Śmiem nazwać to szczęściem. Czyliż zaproszenie to, które panu zawdzięczam, nie jest czymś więcej niż prostym zadowoleniem miłości własnej? Nikt nie chciał wprowadzić mnie do tego koła wybranego Może być, że w tej chwili wydaje się panu małą Próżną i lekkomyślną jak Paryżanka prawdziwa Lecz pomyśl, przyjacielu Że ja dla ciebie wszystko poświęcić gotowa I że teraz pragnę najgoręcej Żeby mnie przyjęto na przedmieściu Saint-Germain Dlatego, że ty tam bywasz Czy pani nie znajduje, rzekł Eugeniusz Że pani do buzą Daje nam do zrozumienia, iż nie spodziewa się widzieć barona Dunus i Jean na swym balu. Ależ tak, powiedziała baronowa oddając list Eugeniuszowi, te kobiety umieją być genialnie niegrzeczne. Mniejsza o to, ja będę jednak na balu. Siostra moja wybiera się również. Wiem, że przygotowuje strój przepyszny. Eugeniuszu, ciągnęła dalej zniżonym głosem. Anastazja będzie na balu, żeby rozproszyć straszne podejrzenia. Nie wiesz, jakie pogłoski o niej krążą. Nusijon mówił mi z rana, że wczoraj rozmawiano o tym w klubie bez żadnej ceremonii. Mój Boże! Na czym to spoczywa cześć kobiet i rodzin? Ja sama czuję się podrażniona, dotknięta w osobie biednej mej siostry. Powiadają niektórzy, że pan de Trai podpisał weksli na sto tysięcy franków że termin upłynął i kredytorzy mieli go prześladować. Otóż w takiej ostateczności siostra moja miała sprzedać jakiemuś Żydowi swoje brylanty. Te piękne brylanty, które musiałeś u niej widzieć, a które dostały się jej po matce hrabiego Duresto. Od paru dni wszyscy o tym mówią. Nic więc dziwnego, że Anastazja kazała sobie zrobić suknię ze złotogłowu, żeby zwrócić na siebie powszechną uwagę, ukazując się na balu u wicehrabiny w całym bogactwie swych brylantów. Ale i ja nie chcę być gorsza od niej Ona starała się zawsze upokorzyć mnie I nigdy dla mnie dobra nie była A ja tysiące usług jej wyświadczała Ja zawsze miała dla niej pieniądze, gdy ona była w potrzebie Lecz dajmy pokój światu Dzisiaj chcę być zupełnie szczęśliwa Rastiniak przesiedział u pani Dunussiżą aż do pierwszej po północy przy pożegnaniu, przy tym prawdziwym pożegnaniu kochanków, które zwykła osładzać nadzieja przyszłych radości, pani donośnią rzekła z wyrazem tęsknoty: Jestem tak bojaźliwa, tak zabobonna. Nazwij pan, jak chcesz, moje przeczucia, iż obawiam się, że będę musiała straszną jakąś katastrofą okupić szczęście obecne. Dziecko, rzekł Eugeniusz. Ach! zawołała ze śmiechem, dziś ja z kolei dzieckiem zostałam. Eugeniusz wracał do domu w z tym przekonaniem, że na zupełnie go opuści i oddawał się w drodze tym słodkim marzeniom, którymi upaja się młodzieniec, czujący jeszcze smak szczęścia na ustach. — No cóż — zapytał ojciec Goriot, gdy Eugeniusz przechodził koło jego mieszkania. — Jutro opowiem panu wszystko — rzekł Eugeniusz. — Wszystko nieprawdaż? — zawołał stary. — Idź pan spać. Od jutra zaczniemy szczęśliwe życie. Nazajutrz Goriot i Rastignac wyglądali, czy nie pokaże się jaki tragarz, który by pomógł im wynieść się z gospody mieszczańskiej, gdy około południa powóz jakiś wtoczył się na ulicę Nów saint jean i zatrzymał się przed drzwiami domu Wokę. Po chwili pani de wyskoczyła z powozu i zapytała, czy pan Goriot znajduje się jeszcze w gospodzie, a odebrawszy od Sylwii potakującą odpowiedź, wbiegła lekko na schody. Eugeniusz był w swoim pokoju, choć nikt w domu o tym nie wiedział. Przy śniadaniu student poprosił Goriota, żeby zdał jego rzeczy razem ze swoimi, a sam wyszedł na miasto, mówiąc, że o czwartej spotkają się w nowym mieszkaniu przy ulicy Dartois. Niebawem stary poszedł szukać tragarzy, a Eugeniusz odpowiedział tymczasem na apel szkolny i wrócił śpiesznie do domu, żeby rozliczyć się z panią Wokę, gdyż obawiał się, że Goriot w przystępie swego fanatyzmu gotów zapłacić za niego z własnej kieszeni. Nie zastawszy gospodyni, która wyszła na miasto, Eugeniusz wstąpił jeszcze do swego mieszkania, chcąc się przekonać, czy przypadkiem czego nie zapomniał. Jakoż nie pożałował swojej przezorności, bo znalazł w szufladzie od stolika rewers, który napisał był dla Wotrena, a potem po zapłaceniu należności wrzucił niedbale do stolika. Nie mając ognia, chciał podrzeć go na drobne kawałki, gdy wtem usłyszał za ścianą głos delfiny i stanął bez ruchu, żeby posłyszeć, co będzie mówiła baronowa, która, jak sądził, nie powinna była mieć dla niego żadnej tajemnicy. Pierwsze wyrazy, które słyszał, obudziły w nim takie zajęcie, że postanowił wysłuchać rozmowy między ojcem a córką. Ach, mój ojcze, mówiła Delfina. Postanowiłeś upomnieć się o moją fortunę, lecz daj Boże, żeby nie było za późno i żebyś zdołał jeszcze ochronić mnie od ruiny. Czy mogę mówić? Mów, w całym domu nikogo nie ma, wyrzekł ojciec Gorio głosem zmienionym. Co ci to, mój ojcze? Zapytała pani dunusyżą. Uderzyłaś mnie jak obuchem po głowie, rzekł starzec. Niech ci Bóg tego nie pamięta, dziecię moje. Ty nie wiesz, jak ja cię kocham. Gdybyś wiedziała, nie rzucałabyś mi tych słów okrutnych bez przygotowania. Zwłaszcza jeżeli nie zaszło nic nadzwyczajnego. Cóż cię tak znagliło, żeś przyjechała do mnie aż tutaj, wiedząc, że za chwilę mam być na ulicy Dartua. Ach, mój ojcze, Czyliż w nieszczęściu można zapanować nad pierwszym poruszeniem? Jak głowę tracę. Adwokat twój wskazał mi dzisiaj nieszczęście, które niebawem pewnie w nas uderzy. Handlowe twoje doświadczenie będzie nam potrzebne. To też przybiegłam szukać ciebie, jak tonący, co się gałązki chwyta. Pan Derwil przekonał się, że Nussi Jean myśli stawić opór i zagroził mu procesem, mówiąc, że nie trudno będzie otrzymać na to zgodę prezesa trybunału. Nusirzą przyszedł dziś do mnie i zapytał, czy ja pragnę jego i swojej ruiny. Odparłam mu, że ja się na tym nic a nic nie znam i że wiem tylko tyle, iż mam fortunę i powinnam z niej korzystać. Że zresztą wszystko, co się do tego sporu odnosi, należy wyłącznie do mego adwokata, gdyż ja sama nic z tego nie rozumiem i nic w tym względzie powiedzieć nie mogę. Czyż nie tak kazałeś mi powiedzieć, ojcze? Dobrześ powiedziała, odrzekł ojciec Gorio. Otóż, poczęła znów delfina. Nusiżą przedstawił mi stan swoich interesów. Kapitały jego i moje włożone są w przedsięwzięcia zaledwie rozpoczęte, na które trzeba było wyłożyć z góry wielkie sumy. Jeżeli zażądam obecnie mego posagu, to nusiżą będzie zmuszony ogłosić się bankrutem. Jeżeli zaś zaczekam rok jeden, to przysięga mi na honor, że kapitały moje podwoją się. A może i w trójnasób się powiększą, gdyż on będzie robił obroty i tak poprowadzi interesy, że ja zostanę właścicielką dóbr ziemskich. Ojcze mój, on mówił szczerze i ta szczerość jego mnie przeraziła. Przepraszał mnie za swe postępowanie, wrócił mi zupełną swobodę. Pozwolił mi postępować jak mi się podoba, bylebym tylko upoważniła go do prowadzenia interesów w moim imieniu. Na dowód swej uczciwości przyrzekł mi, że ile razy ja zechcę, tyle razy wezwie pana Derville dla osądzenia, czy akta, na mocy których ja zostanę właścicielką ziemską, będą prawnie zredagowane. Jednym słowem, oddał mi się zupełnie na łaskę i niełaskę. Błaga tylko, żebym przez dwa lata jeszcze pozwoliła mu dom prowadzić i nie wydawała dla siebie nic nad to, co mi przeznacza. Przekonał mnie, że odprawił swą tancerkę że zmuszony jest zaprowadzić najsurowszą oszczędność, żeby nie zachwiać swego kredytu, zanim nie ukończy rozpoczętych spekulacji. Jam była nieubłagana. Udawałam, że w nic nie wierzę, żeby przywieźć go do ostateczności i dowiedzieć się całej prawdy. Pokazywał mi swe księgi, płakał wreszcie. Nigdy jeszcze nie widziałam człowieka w takim stanie. Zupełnie stracił głowę. Mówił, że się zabije, bredził jak w gorączce, aż mnie litość wzięła. I ty wierzysz w takie głupstwa? Zawołał ojciec Gorio. To komediant! Miałem ja do czynienia z Niemcami. Są to prawie zawsze ludzie uczciwi i otwarci. Lecz gdy który zacznie szachrować pod płaszczykiem szczerości, to pewnie stokroć gorzej od innych cię oszuka. Mąż twój zwodzi ciebie. Widzi, że go przyparto do muru. Udaj więc nieżywego i chce zasłonić się twoim imieniem więcej niż swoim własnym. Chce on skorzystać z tej okoliczności, żeby się zabezpieczyć przed nie dającymi się obliczyć z góry rezultatami swoich obrotów handlowych. Kręta z niego sztuka, równie jest chytry jak przewrotny, ale nic z tego. Nie pójdę ja na szes z tym przekonaniem, że córki moje ze wszystkiego zostały wyzute. Znam się jeszcze trochę na interesach. Powiada, że kapitały jego włożone są w przedsiębiorstwa. Dobrze. W takim razie musi posiadać weksle, rewersy, umowy pisemne? Niechże ci je pokaże! I niech się z tobą rozliczy. Wtedy wybierzemy najkorzystniejsze spekulacje. Poprowadzimy je na swoje ryzyko i będziemy mieli dokumenty na imię Delfiny Goriot, małżonki barona Dunusicha, której majątek oddzielony jest od mężowskiego. Nie tacyśmy głupi, jak się jemu zdaje. Czy on sądzi, że ja pogodzę się z tą myślą? Że ty możesz zostać bez majątku? Bez kawałka chleba? Ja bym jej nie zniósł przez jeden dzień Przez noc jedną Nawet przez dwie godziny Ja nie mógłbym żyć z tą myślą Jak to? Jam pracował przez lat czterdzieści Zlewając się potem i dźwigając worki na własnych ramionach Jam sobie wszystkiego w życiu odmawiał dla was, anioły drogie Coście mi dodawały sił do każdej pracy A dzisiaj mienie moje życie moje całe miałoby pójść z dymem? O, ja bym umarł szalony rozpaczą. Nie, na wszystko, co jest świętego na ziemi i w niebie, my tę sprawę rozjaśnimy. Sprawdzimy wszystkie księgi, kasę, przedsięwzięcia. Nie zasnę, nie położę się do łóżka. Jeść nie będę, dopóki się nie przekonam, że fundusz twój jest cały i nienaruszony. Z łaski Boga masz separację majątkową. A pan Derwil, adwokat twój, jest na szczęście człowiekiem uczciwym. Na Boga. Będziesz miała swój milionik. Swoje pięćdziesiąt tysięcy liwrów dochodu aż do końca życia lub ja podniosę gwałt na cały Paryż. Ach, ach, udam się do ISP, jeżeli trybunały nie wymierzą nam sprawiedliwości. Dotychczas sądziłem, żeś spokojna. Że twój byt materialny zapewniony... I myśl ta była mi pociechą w nieszczęściach, osłodą w cierpieniu. Mienie to życie. Pieniądz wszystko może. Więc cóż ten bałwan nam prawi? Delfino, nie ustępuj ani pół szelonga temu bydlakowi, który przykuł cię do łańcucha i uczynił nieszczęśliwą. Jeżeli nie będzie mógł obejść się bez ciebie, to przynajmniej wyuczmy go prosto chodzić. Boże, głowa mi płonie. Coś mi czaszkę pali. Moja delfina w nędzy. Och, fifinko moja. Sapristi. Gdzież są moje rękawiczki? Dalej śpieszmy. Idę. Zrewiduję wszystko. Książki, interesy, kasę, korespondencję. Pójdę w tej chwili. Nie uspokoję się, aż póki się nie przekonam, że twój fundusz jest zabezpieczony, aż póki nie zobaczę tego na własne moje oczy. Rozważnie tylko, ojcze kochany. Pamiętaj, że zgubiłbyś mnie, gdybyś przystąpił do tego dzieła z najmniejszą chętką zemsty, lub gdybyś zdradził zbyt nieprzychylne usposobienie. On cię zna! I nie zdziwił się wcale, że pod twoim wpływem ja sama zaczęłam się troszczyć o swój fundusz. Lecz przysięgam ci, on wszystko zagarnął w swoje ręce. To nikczemnik. On gotów porzucić nas i uciec ze wszystkimi kapitałami. Bo wie dobrze, że ja bym go nie prześladowała bo nie chciałabym hańbić własnego imienia jest on i słaby i silny zarazem Jurzem ja wszystko dobrze zbadała przekonałam się że przywodząc go do ostateczności przyspieszę tylko własną ruinę ależ to łotr wierutny ha tak jest ojcze zawołała rzucając się z płaczem na krzesło nie chciałam mówić o tym żeby ci oszczędzić zmartwienia żeś mnie wydał za takiego człowieka obyczaje i sumienie ciało i dusza wszystko się w nim zgadza. To coś okropnego. Czuję dla niego pogardę i nienawiść. Tak jest. Po tym, co mi ten podły Nussi Jean powiedział, nie mogę mieć dla niego najmniejszego szacunku. Człowiek, który mógł wdać się w takie spekulacje handlowe, o jakich on mi dziś mówił, nie ma żadnego poczucia delikatności. Obawy moje pochodzą stąd, żem jasno zobaczyła głąb jego duszy. On, mąż mój, Powiedział otwarcie, że daje mi zupełną swobodę. Wiesz, ojcze, co to znaczy? Ale za to ja mam być w razie nieszczęścia narzędziem w jego ręku. Mam go zasłonić swoim imieniem. Ależ na to są prawa. Mamy przecie plac do gryw dla zięciów tego rodzaju, zawołał ojciec Gorio. Ja sam ściąłbym mu głowę, gdyby kata nie było. Nie, mój ojcze, na niego prawa nie ma. Powtórzę ci w krótkości jego mowę, odrzucając niepotrzebne dodatki, w które treść samą objawił. Musisz pozwolić, bym ukończył rozpoczęte spekulacje, albo wszystko przepadnie i ty sama zostaniesz zrujnowana bez grosza przy duszy. Ja zaś nikogo prócz ciebie nie mogę wziąć za wspólnika. Czy to dość jasno? On nie przestał jeszcze dbać o mnie. Uczciwość moja jest dla niego dostateczną rękojmią. Wie, że mi dosyć własnego funduszu Że się na jego pieniądze nie pokwapię Jest to spółka nieuczciwa i złodziejska Na którą muszę przystać, bom zagrożona utratą całego funduszu Nus no, i żon kupuje moje sumienie A za to pozwala, bym należała do Eugeniusza Możesz popełniać błędy, ale w zamian pozwól mi dopuszczać się zbrodni Pozwól mi wydzierać chleb biedakom Czy taka mowa jest dość jasna? Wiesz, ojcze, co on nazywa spekulacją handlową? On kupuje na swe imię kawał ziemi, na którym spekulanci podstawieni z jego ramienia zaczynają budować domy. Ludzie ci wchodzą w umowę z rozmaitymi przedsiębiorcami, którym płacą nie gotówką, tylko wekslami, z bardzo dalekim terminem wypłaty. Następnie mąż mój wypłaca im bardzo niewielką sumę i dostaje za to pokwitowanie, które czyni go właścicielem wszystkich domów. Oni zaś ogłaszają się bankrutami. A biedni, oszukani przedsiębiorcy muszą iść z kwitkiem. Firma domu do służy do przyciągania tych biedaków. Zrozumiałam i to także, że Nusirżą, chcąc dowieść w razie potrzeby, że jest w stanie wypłacać sumy ogromne, posłał znaczne kapitały do Amsterdamu, Londynu, Neapolu i Wiednia. Jakże zdołalibyśmy je pochwycić? Eugeniusz posłyszał głuchy odgłos. To ojciec Goriot upadł na kolana. Boże mój, cóże ja ci zawinił? Córka moja oddana w ręce nikczemnika, który wymorze na niej wszystko, czego zechce. Przebacz mi córko, zawołał starzec. Tak, jest w tym i twoja wina, żem ja w taką przepaść wpadła, rzekła Delfina. Myśmy tak nierozsądne, gdy za mąż wychodzimy. Czyż my znamy wtedy świat, interesy, ludzi, obyczaje? Ojcowie powinniby myśleć za nas. Ojcze drogi, ja ci nic nie wyrzucam. Przebacz mi te słowa. W tym razie wina cała jest po mojej stronie. Nie, nie płacz, tatku, mówiła całując go w czoło. I ty nie płacz, delfinko, moja mała. Pozwól, niech ci pocałunkiem łzy z oczu obetrę. Nie bój się, ja tylko pójdę porozum do głowy. To jeszcze potrafię rozwikłać pismo interesów, które twój mąż zaplątał. Nie, ojcze, Pozwól mnie działać. Ja potrafię wziąć się do niego. On mnie kocha, mam nad nim przewagę. Skorzystam więc z tego i wymogę na nim, żeby obrócił niezwłocznie część moich kapitałów na kupno nieruchomości. Może potrafię skłonić go, żeby odkupił na moje imię ziemię Nusignon w Alzacji. Tylko proszę cię, ojcze, przyjdź jutro przejrzeć księgi i zbadać stan jego interesów. Pan Derwil nic a nic nie zna się na sprawach handlowych. Nie, lepiej jutro nie przychodź. Nie chcę sobie psuć krwi. Pojutrze będzie bal u pani Dubuzon. Muszę więc oszczędzać się, żeby być piękną i świeżą i, i przynieść chlubę kochanemu memu Eugeniuszowi. Pójdźmy zobaczyć jego pokój. W tej chwili powóz jakiś zatrzymał się na ulicy Nów sanżunt po czym dał się słyszeć na schodach głos pani Duresto, która zapytywała. Czy mój ojciec jest w domu? Okoliczność ta wybawiła szczęśliwie Eugeniusza, który zamierzał już rzucić się na łóżko i udać, że śpi w najlepsze. Ach, ojcze, czyś nie słyszał o Anastazji? Rzekła Delfina, poznając głos siostry. Zdaje się, że u niej w domu dzieją się też dziwne rzeczy. Co takiego? Zapytał ojciec Gorio. To już chyba przyszła ostatnia moja godzina. Biedna moja głowa nie wytrzyma podwójnego nieszczęścia. Dzień dobry, ojcze, rzekła hrabina we drzwiach. Ach, i tyś tutaj, Delfino. Pani Duresto była widocznie niezadowolona ze spotkania z siostrą. Dzień dobry, Naściu, rzekła Baronowa. Czy cię moja obecność zadziwia? Ja się co dzień z ojcem widuję. Od jakiegoż to czasu? Nie potrzebowałabyś pytać, gdybyś również u niego bywała. Nie drażnij mnie, Delfino, zawołała hrabina płaczliwie. Jam taka nieszczęśliwa, jam zgubiona. Biedny mój ojcze. O! Tym razem zupełnie już zgubiona. – Co ci jest, Naściu? – zawołał ojciec Gorio. – Powiedz nam wszystko, dziecię drogie. Jak ona zbladła. Delfino, pomóżże jej. Bądź dla niej dobrą, a ja będę cię kochał jeszcze więcej, jeżeli tylko potrafię. – Biedna Naściu – rzekła pani Dunusciżą, podając siostrze krzesło. – Mów, proszę. Widzisz w nas dwie jedyne istoty, które kochają cię tak bardzo że wszystko przebaczyć ci gotowe. Widzisz, miłość rodzinna nigdy nie zawodzi. Podała jej flakonik z eterem i hrabina przyszła do siebie. Ja tego nie przeżyję, zawołał ojciec Gorio. Słuchajcie, mówił poprawiając torf rozpalony w piecu. Zbliżcie się tu obie, mnie zimno. Co ci jest, Naściu? Mów prędko, bo mnie zabijasz. Ach, zawołała biedna kobieta. Mąż mój wie o wszystkim. Wyobraź sobie, ojcze, że niedawno przypominasz sobie ten weksel Maksyma. Niestety, nie był to już pierwszy. Jużem ja przedtem nie jeden zapłaciła. W początku stycznia pan detrai wydawał mi się jakoś bardzo zmartwiony. Nic wprawdzie nie mówił, ale to tak łatwo odgadnąć, co się dzieje w sercu istoty ukochanej. Dosyć najlżejszej wskazówki. Przy tym bywają czasem przeczucia. Był bardziej rozkochany, bardziej czuły niż zwykle, a ja byłam coraz szczęśliwsza. Biedny Maksym! Wyznał później, że w myśli żegnał się ze mną, bo chciał sobie życie odebrać, ale zaczęłam go dręczyć, błagać. Dwie godziny modliłam go na kolanach, aż wyznał, że winien był sto tysięcy franków. Mnie się w głowie przewróciło. Tyś nie miał pieniędzy, bom mi ci wszystko wydarła. Nie, rzekł ojciec Gorio. Nie mógłbym zebrać tyle pieniędzy. Chyba bym kraść poszedł, ale ja byłbym poszedł naściu. Ja pójdę. Obie siostry milczały. Ostatnie słowo starego brzmiało złowrogo jak przedśmiertne chrapanie i świadczyło o agonii uczucia ojcowskiego, które stało się już bezsilne. Jakiż egoizm nie zmięgłby na ten krzyk rozpaczy, co niby kamień w przepaść ciśnięty zdradzał głębokość jej niezmierzoną. — Uzyskałam te pieniądze, rozporządzając tym, co do mnie należało, — zawołała hrabina, zalewając się łzami. Delfina wzruszona zapłakała także, tuląc głowę do szyi siostry. — Więc to wszystko prawda? — wyrzekła. Anastazja spuściła głowę. Pani Dunussiżon otoczyła jej kibić ramieniem, Ucałowała ją czule I przytuliła do piersi Tu znajdziesz zawsze miłość A nigdy sądzona nie będziesz Powiedziała Aniołki moje Rzekł Gorio słabym głosem Dlaczegoż nieszczęście jest przyczyną waszego połączenia? Chcąc ocalić życie Maksyma Chcąc wreszcie ocalić całe moje szczęście Poczęła hrabina ośmielona dowodami uczucia żywego i gorącego Poszłam do znanego ci lichwiarza, do tego piekielnego gopseka, którego nic wzruszyć nie może i sprzedałam mu wszystkie brylanty familijne, do których pan Duresto niezmiernie jest przywiązany. Wszystkie sprzedałam. Rozumiecie? On został wybawiony, ale ja za to umarłam. Resto o wszystkim się dowiedział. — Przez kogo? Jak? Ja go zabiję! — krzyknął ojciec Gorio. Wczoraj kazał mnie prosić do swego pokoju. Poszłam. Anastazjo powiedział takim głosem. Och, dość mi było głos jego usłyszeć, bym się wszystkiego domyśliła. Gdzie są twoje brylanty? Mam je u siebie. Nie odparł, patrząc mi w oczy. One są tu, na mojej komodzie. I pokazał mi szkatułkę, którą przykrył był chustką do nosa. Wiesz, skąd się tu wzięły? Zapytał. Upadłam mu do nóg. Płakałam. Pytałam, jaki rodzaj śmierci wolałby wybrać dla mnie. — Tyś to wszystko powiedziała? — zawołał ojciec Gorio. — Na święte imię pańskie. Każdy, kto ośmieli się skrzywdzić jedną z was, póki ja żyję, może być pewien, że go na wolnym ogniu spalę. Tak jest. Posiekam go, jak... Ojciec Gorio zamilkł. Wyrazy zamierały mu w gardle. W końcu, moja droga, objawił takie żądanie, że wolałabym, iżby wydał na mnie wyrok śmierci. Nie daj Boże żadnej kobiecie, żeby miała usłyszeć to, co ja usłyszałam. – Ja zamorduję tego człowieka – powiedział ojciec Gorio spokojnie. – Ale on ma tylko jedno życie, a mnie dwa winien. – Czegoż on chciał? – zapytał, patrząc na Anastazję. – Oto – poczęła hrabina po chwilowym milczeniu – Odezwał się do mnie w te słowa. Anastazjo, ja pokryję wszystko milczeniem. Pozostaniemy nadal razem mamy dzieci. Nie zastrzelę pana detrei, bo mógłbym go chybić, a chcąc się go pozbyć w inny sposób, mógłbym się spotkać ze sprawiedliwością ludzką. Zabić go w Twoich objęciach to znaczyłoby zniesławić dzieci. Chcąc uniknąć zguby twych dzieci, ich ojca i swojej własnej, podaję ci dwa warunki. Odpowiadaj. Czy ja mam choć jedno dziecko? Odpowiedziałam, że tak. Które? Ernesta najstarszego. Dobrze, powiedział. Teraz przysięgnij, że będziesz mi posłuszną w jednym razie, Przysięgłam Podpiszesz, gdy ja zechcę, akt sprzedaży dóbr swoich. Nie podpisuj, zawołał ojciec Gorio. Nigdy nie podpisuj tego. Ach, ach, panie Duresto, nie umiesz zapewnić szczęścia kobiecie. Ona szuka go gdzie indziej, a ty karzesz ją za swą głupią niedołężność Ale hola, ja tu jestem Znajdzie on mnie na swej drodze Bądź spokojna, Naściu A, pan hrabia troszczy się o spadkobiercę Bardzo dobrze Ja mu pochwycę tego syna, który do pioruna jest przecie moim wnukiem Wolno mi będzie przecie zobaczyć tego bębna Będę miał o nim staranie Bądź spokojna Upokorzę ja tego potwora, gdy mu powiem Teraz między nami sprawa Jeżeli chcesz mieć syna, to oddaj mej córce cały fundusz I pozwól jej postępować, jak się jej podoba Mój ojcze? Tak, jam twój ojciec A, jam ojciec prawdziwy Niech ten jasny pan nie śmie krzywdzić mych córek Dopioruna, nie wiem, co w mych żyłach krąży Mam krew tygrysią Chciałbym pożreć tych dwóch ludzi. O dzieci, więc to takie wasze życie? Ach, to śmierć moja. Cóż się z wami stanie, gdy mnie już nie będzie? Rodzice powinniby żyć tak długo jak i dzieci. Mój Boże, jakże ten świat źle urządzony, a jednak mówią nam, że ty masz syna. Powinienbyś nie dopuścić, żebyśmy w dzieciach naszych cierpieli. Jak to, drogie moje anioły, więc tylko boleści waszej zawdzięczam, żeście tu przyszły? Pokazujecie mi tylko łzy swoje. O tak, wy mnie kochacie, widzę to dobrze. Chodźcie, chodźcie poskarżyć się tutaj. Serce moje jest wielkie, może wszystko zmieścić. Tak jest. Na próżno rozrywać je będziecie, bo z każdego kawałka powstanie serce ojcowskie. Chciałbym wziąć na siebie troski wasze i wycierpieć wszystko, co wycierpicie. Ach, byłyście bardzo szczęśliwe, gdyście były małe. Tylko wówczas dobrze nam było, rzekła delfina. Gdzież są te czasy, kiedyśmy to zeskakiwały z worków w wielkim spichlerzu? Ojcze, to jeszcze nie wszystko szepnęła Anastazja pochylając się ku goriotowi, który aż się cofnął. Sprzedaż brylantów. Nie przyniosła mi stu tysięcy franków. Maksyma wciąż ścigają. Pozostaje zapłacić tylko dwanaście tysięcy, a on przyrzekł, że się ustatkuje, że już nadal grać nie będzie. Ja mam tylko tę miłość jego na świecie, a zapłaciłam za nią tak drogo, że umrę, jeżeli utracić ją będę musiała. Poświęciłam jej mienie, sławę, spokój i dzieci. O, niechże przynajmniej Maksym będzie swobodny, szanowany. Niech pozostanie w świecie, gdzie sobie stanowisko wyrobić potrafi. Teraz on winien mi nie samo szczęście. Mamy dzieci, które zostałyby bez majątku. Wszystko przepadnie, jeżeli go osadzą w